Gdy w Wersalu zbierali się politycy i dyplomaci, by ustalać warunki pokoju i radzić nad nowym ładem powojennej Europy, powstające jak fala młode państwo polskie musiało bronić swego terytorium. Czesi zajmowali zbrojnie polską część Śląska Cieszyńskiego. Do obrony tego skrawka Polski stanęli z pełną determinacją polscy górnicy i hutnicy. Wielu ich zginęło w ciężkich starciach z regularną armią czeską. W Małopolsce Wschodniej toczyły się krwawe walki z Ukraińcami galicyjskimi. Na Wołyniu trwały starcia z wojskami Ukrainy Zadnieprzańskiej. Niemcy w Wielkopolsce atakowali powstańców na całym froncie. Porwana ideą internacjonalistycznej pomocy komunistom niemieckim, wykonując plan Operacja Wisła, 12 stycznia 1919 roku Armia Czerwona rusza na zachód. Pierwsze walki z pospiesznie tworzoną Armią Polską mają miejsce 14 lutego o Berezę Kartuską. Tak rozpoczęła się ta niewypowiedziana polsko-sowiecka wojna. Po zdobyciu Wilna przez Armię Czerwoną Lenin powiedział: odnieśliśmy szereg zwycięstw na froncie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jesteśmy bliscy całkowitego i zdecydowanego zwycięstwa w skali nie tylko rosyjskiej, lecz i międzynarodowej. Przemawiając do legionistów, Piłsudski powiedział: aby ta rewolucja z zewnątrz, przez sowieckie bagnety do nas przyniesiona nie była, zdecydowałem natężyć siły, aby możliwie daleko od miejsc, gdzie się nowe życie wykluło, obalić wszystkie próby narzucenia nam raz jeszcze życia obcego, życia nieurządzonego przez nas samych. Wolna Polska, osiągnąwszy największy skarb na ziemi, wolność, musi odrzucić wszystko, co tej wolności zagraża. Odrzucić jak najdalej. Jest 28 czerwca 1919 roku. W Wersalu zostaje podpisany dokument, który miał zapewnić pokój Europie po wieczne czasy. W Niemczech ogłoszono tygodniową żałobę narodową. Walka z ustaleniami traktatu przez lata będzie jednoczyć wszystkich Niemców, niezależnie od poglądów politycznych. Rosja radziecka również ostro potępiła traktat wersalski. Lenin pisał, iż jest to bandycki traktat, narzucony bezbronnej ofierze przez bandytów z nożem w ręku i przecinający żywe ciało Niemiec polskim korytarzem. Na zajętym przez Armię Czerwoną terytorium Polski Dzierżyński, Marchlewski i Kon, agenci ČK, próbują utworzyć tymczasowy rząd rewolucyjny Polski. Armie walczyły ze sobą, ale jednocześnie trwały tajne negocjacje pokojowe. Oto delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża. Ze strony Sowietów rozmowy prowadzi Julian Marchlewski. W drugiej ich fazie, w Mikaszewiczach, przedstawiciel Polski Werner komunikuje Marchlewskiemu, że Piłsudski wstrzymuje polskie działania na froncie, aby umożliwić Armii Czerwonej pokonanie białych. Było to 3 listopada 1919 roku. Równolegle prowadzone są przez Piłsudskiego rozmowy z przywódcą ukraińskim Petlurą w sprawie pomocy przy utworzeniu wolnego państwa ukraińskiego, sfederowanego z Polską. W styczniu 1920 roku akcje wojskowe przeciwko Sowietom na północy zostają wznowione przy udziale wojsk łotewskich. W przyspieszonym tempie ściągnięta z Francji armia generała Hallera rusza przeciw Niemcom na polskie Pomorze. Zajmuje Bydgoszcz, gdzie zostaje powitana ze spontaniczną radością przez zamieszkujących tam Polaków. Już 10 lutego 1920 roku w Pucku odbywają się zaślubiny Polski z morzem. By urzeczywistnić federacyjną ideę Piłsudskiego, potrzebne są zwycięstwa na wschodzie. 8 kwietnia rusza ofensywa na Ukrainie. Po
po miesiącu ciężkich walk zwycięstwo. W maju polskie oddziały wkraczają do Kijowa. Była defilada, radość, medale i odznaczenia. Niedoceniana przez Polaków Armia Czerwona atakuje. Ofensywa armii marszałka Tuchaczewskiego zatrzymuje się na linii Wisły. 13 sierpnia 20 roku zdobyte wcześniej Działdowo Rosjanie przekazują Niemcom na znak przyjaźni. Od początku konfliktu z Polską Sowieci prowadzą tajne negocjacje z Niemcami w sprawie zachowania przez nich neutralności. Warszawa zagrożona. 15 sierpnia cud nad Wisłą. Polskie kontruderzenie odrzuca Rosjan od stolicy, zatrzymując wielu jeńców i sprzęt. W ciężkich walkach armia polska spycha oddziały Tuchaczewskiego aż za Niemen. Niemcy starają się jak mogą. Od 25 lipca trwa blokada francuskich transportów wojskowych przeznaczonych dla Polski. W Gdańsku do 24 sierpnia strajkują niemieccy dokerzy. Gdy Rosjanie potrzebowali benzyny i żywności, Niemcy dali. Po klęsce w Bitwie Warszawskiej 50 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej z bronią w ręku chciało uciec nad Niemen przez Prusy. Niemcy nie internowali, a pozwolili przejść i stanąć do walki z Polakami. Po dwóch latach krwawych walk tej niewypowiedzianej wojny i prowadzonych cały czas tajnych negocjacjach osiągnięto porozumienie. 18 marca 1921 roku w Rydze, w domu pod Orłami, podpisano traktat pokojowy między Polską, Rosją i Ukrainą. Wytyczono wschodnią granicę Rzeczypospolitej, która miała być granicą pokoju. Artykuł 3. Rosja i Ukraina zrzekają się wszelkich praw i pretensji do ziem położonych na zachód od granicy. Ci, co byli w więzieniach tam, wrócili do domu, do Polski. Artykuł 10 traktatu dawał wolność jeńcom i zakładnikom. Artykuł 11 zapewniał zwrot dzieł sztuki zrabowanych w Polsce przez carską Rosję. Według artykułu 13 Rosja i Ukraina miały zwrócić Polsce 30 milionów rubli w złocie. Do dziś ten i inne punkty traktatu czekają na swojego egzekutora. W lutym 1921 roku naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski z przyjacielską wizytą we Francji. Aby trzymać w szachu Niemców, Piłsudski wiąże Polskę i Francję umową o przyjaźni i współpracy. Oprócz tego zostaje zawarty sojusz militarny. Francuzom jest to w tym momencie potrzebne. W tajnych protokołach obiecują daleko idącą pomoc wojskową na wypadek agresji zarówno ze strony Niemiec, jak i Rosji radzieckiej. Ten punkt umowy nigdy nie zostanie dotrzymany. Trzy miesiące później Piłsudski w Rumunii zawiera traktat o przyjaźni i pomocy wzajemnej, a także sojusz wojskowy. Miał on zapewnić Polsce ochronę od południa oraz możliwość wykorzystania w razie potrzeby portów Morza Czarnego. Rumuni chętnie przystają na ten sojusz, nie ufając Rosji, która nie godzi się z przynależnością Besarabii do Rumunii. Rok 1922. Konferencja państw europejskich w Genui. Rezydujące w miasteczku Rapallo pod Genuą delegacje Niemiec i Rosji odbywają intensywne spotkania. Na oczach zdumionej Europy jeszcze niedawni wrogowie, Niemcy i Rosja, podpisują traktat o współpracy. Oficjalnie o wymianie handlowej, a tak naprawdę jego efektem będą niemieckie inwestycje w rosyjskie fabryki zbrojeniowe, wspólne ćwiczenia sztabowe, szkolenie oficerów. W ramach takiej wymiany przebywali w Berlinie i przekazywali swoje doświadczenia marszałek Michał Tuchaczewski, generałowie Kork i Uborewicz, najlepsi dowódcy wojny polsko-sowieckiej. W obliczu widma wspólnego frontu Niemiec i Rosji Polska była osamotniona. W 1924 roku umiera Lenin. Rosja ma nowego wodza. Stalin przysięga wiernie służyć rewolucji. Ale kto naprawdę wtedy wiedział, co to jest ta rewolucja Stalina?
Między 5 a 16 października 1925 roku w Locarno odbyła się konferencja z udziałem Anglii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch. Podpisany tam dokument miał gwarantować granice zachodniej Europie i ogłaszał Nadrenię strefą zdemilitaryzowaną. Niemcy uroczyście przyrzekały w nim, że nigdy więcej nie rozpoczną żadnych akcji militarnych w Europie. O wschodnich granicach Niemiec w tym traktacie nie powiedziano nic. Minister Skrzyński podpisuje z Niemcami w Locarno jedynie pakt arbitrażowy. Pakt ten nie daje gwarancji dla naszej granicy. Minister Stresemann triumfuje. Anglicy i Francuzi nobilitują niedawnego wroga. Niemcy zostają przyjęci na stałego członka Rady Ligi Narodów. Po długich negocjacjach w 1925 roku ustalono wreszcie granicę polsko-niemiecką. Podpisano nowy pakt celny. Ale mimo to Niemcy nie mogą się pogodzić z istnieniem niepodległego państwa polskiego. Prowadzony nieprzerwanie od 1919 roku dialog niemiecko-rosyjski przyniósł w 1926 kolejne owoce. Podpisany w kwietniu rozszerzony traktat handlowy i 16 maja traktat zwany berlińskim, gwarantujący wzajemną neutralność i potwierdzenie umów z Rapallo dotyczących współpracy wojskowej. Wracający z Berlina minister Cicerin wstępuje do Warszawy. Ocieplają się kontakty polsko-rosyjskie. Do Moskwy udaje się w 1927 roku nowy ambasador Rzeczypospolitej Patek. Trwa wymiana przyjacielskich gestów. Tu w rozmowie z komisarzem spraw zagranicznych Litwinowem. A tu z Kalininem. Najpierw w Paryżu w 1928 roku państwa zachodnie podpisały pakt Briand-Kellogga. W pół roku później, 9 lutego 1929 roku w Moskwie, na fali wzmożonej aktywności dyplomatyczno-propagandowej Związku Radzieckiego, tak zwany protokół Litwinowa uzyskał akceptację państw Europy Wschodniej. Sygnatariusze tych układów uroczyście wyrzekali się wojny jako sposobu rozwiązywania wszelkich sporów międzynarodowych. Protokół Litwinowa, podpisany przez Estonię, Łotwę, Polskę, Rumunię i Związek Radziecki, stał się istotnym uzupełnieniem podstaw pokojowej koegzystencji polsko-rosyjskiej. Ani w Paryżu, ani w Moskwie tego porozumienia nie podpisały Niemcy. Czerwca 1931 roku w Moskwie podpisanie protokołów przedłużających ważność rosyjsko-niemieckich układów berlińskich z 1926 roku. My szukamy przyjaciół za oceanem. 15 czerwca 1931 roku podpisany został w Waszyngtonie traktat przyjaźni i handlu między Polską i USA. Utworzenie przez Japonię w 1931 roku w Mandżurii wasalnego państwa Mandżukuo skłoniło Stalina do unormowania stosunków z Polską. W lipcu po warszawskich rozmowach ministra Litwinowa zostaje podpisany w Moskwie polsko-radziecki pakt o nieagresji z ważnością na 5 lat. Nie ma spraw spornych między ZSRR a Polską, to powiedział Litwinow. 30 stycznia 1933 roku zmienia się sytuacja polityczna w Europie. Niemcy, które dzięki angielskim i amerykańskim pożyczkom rozwinęły swój przemysł, wstrząsane dotąd kolejnymi kryzysami gabinetowymi, mają teraz wodza. Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy. W swoim programie politycznym, którym była książka Mein Kampf, pisał otwarcie. Kończymy nieustający niemiecki marsz na południe i zachód Europy. I zwracamy nasze oczy na ziemię wschodu i przechodzimy do terytorialnej polityki przyszłości. Gazetowe do tej pory hasła rewindykacyjne stają się oficjalną doktryną państwową. Dla zademonstrowania polskich praw do Gdańska do portu wpływa niszczyciel Wicher. Kanałami dyplomatycznymi rozpowszechniana jest pogłoska o prewencyjnym wystąpieniu wojsk Polski i Francji przeciw Niemcom. Z inicjatywy Związku Radzieckiego Afganistan, Estonia, Litwa, Persja, Rumunia, Turcja i Związek Radziecki 3 lipca 1933 roku w Londynie podpisują konwencję o definicji agresora. Jeden z jej artykułów głosił:
że żadna zmiana porządku wewnętrznego państwa nie może być powodem do działań agresywnych, których sygnatariusze tej konwencji się wyrzekają. Powodem do agresji nie mogą być również jakiekolwiek względy polityczne, ekonomiczne, narodowościowe i ideologiczne. Pod pretekstem braku wojskowego równouprawnienia Niemiec, Hitler wycofuje się z obrad drugiej konferencji rozbrojeniowej w Genewie, a następnie w październiku 1933 roku z członkostwa Rady Ligi Narodów. Hitler ma już swój plan. Państwa zachodnie nie protestują, a Polska czuje się zagrożona. 15 listopada nowy ambasador Rzeczypospolitej Józef Lipski zażądał rozmowy z Hitlerem. Albo Niemcy zobowiążą się załatwiać z Polską wszelkie sprawy w drodze normalnych układów dyplomatycznych lub arbitrażu, albo też Polska będzie musiała zastosować wojskowe środki ostrożności. 26 stycznia 1934 roku ambasador Lipski i minister spraw zagranicznych Rzeszy von Neurath podpisali polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy. Miała ona być gwarancją pokoju na 10 lat. Zgodnie z teorią równowagi marszałka Piłsudskiego, minister Beck 13 lutego udaje się do Moskwy. Prowadzi tam rozmowy z ministrem Litwinowem, w wyniku których układ o nieagresji między Polską a Związkiem Radzieckim zawarty w 1937 roku zostaje prolongowany do 31 grudnia 1945. Beck nie rozmawia ze Stalinem. Ale czy takie spotkanie mogłoby zmienić bieg stosunków polsko-sowieckich? 22 kwietnia 1934 roku w Warszawie wizyta francuskiego ministra spraw zagranicznych Bartu. Przywozi on z Moskwy propozycję Paktu Bezpieczeństwa Zbiorowego dla państw Europy Wschodniej. Beck odmawia przystąpienia, motywując to posiadaniem przez Polskę uregulowanych stosunków ze swoimi sąsiadami, a także odmową Niemiec, które nie chcą wiązać sobie rąk na wschodzie. Latem 1934 z przyjacielską wizytą wpłynął do portu w Gdyni serdecznie witany radziecki pancernik Marat. Dowodem dobrej woli ze strony rządu polskiego było nie stawianie żadnych zastrzeżeń, gdy 18 września Związek Radziecki zostaje uroczyście przyjęty na stałego członka Rady Ligi Narodów. W kuluarach Ligi prezydent Benesz powiedział ministrowi Beckowi, że nie uważa zagrożenia Polski przez Niemcy za równoznaczne z zagrożeniem Czechosłowacji. 16 marca 1935 roku rząd Rzeszy Niemieckiej ogłasza fakt posiadania zabronionego traktatem wersalskim lotnictwa i planuje realizację nieograniczonych zbrojeń. Ogłoszony dekret o obowiązkowej służbie wojskowej wywołuje na niemieckich ulicach spontaniczne manifestacje radości. Podpisany 2 maja 1935 roku w Paryżu przez Lawala i Patiomkina układ o pomocy wzajemnej między Francją i Związkiem Radzieckim, Hitler przyjmuje jako akt polityki okrążania. Mimo zawartych kolejnych porozumień celnych, Niemcy nadal prowadzą wojnę handlową z Polską. Jej celem jest nie tylko polska gospodarka, ale kwestie statusu mniejszości niemieckiej na Śląsku. Dwa dni po wizycie francuskiego ministra spraw zagranicznych Lawala w Warszawie, ciężko chory marszałek Piłsudski umiera. Polska traci swojego wodza. Kończy się epoka. Najpierw Kościałkowski, a potem Sławoj Składkowski zostaje premierem. Stanowisko ministra spraw zagranicznych w jego rządzie obejmuje Józef Beck. Głównym inspektorem sił zbrojnych zostaje generał Edward Rydz-Śmigły. Lipiec 35. Kurtuazyjna wizyta ministra Becka w Berlinie. Rozmowy z Hitlerem, który zapewniał przyjaźni i chęci utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków z Polską. Nie pierwszy już raz składa Göring propozycję wspólnego polowania na grubego zwierza. Proponował Piłsudskiemu za Gdańsk wyprawę na żyzne ziemie Ukrainy, do Morza Czarnego. Proponował też Mościckiemu. Ale za każdym razem polska odpowiedź była nie.
Mając za nic układy lokareńskie, w marcu 1936 roku wojska niemieckie wkraczają do zdemilitaryzowanej strefy nad Renii. Minister Beck zgłasza ambasadorowi francuskiemu w Warszawie Noelowi chęć wypełnienia przez Polskę zobowiązań sojuszniczych. Rząd francuski nie chce drażnić Hitlera. Swój protest ogranicza do noty werbalnej. Prezydent Czechosłowacji Beneš był tym, który dostarczył Stalinowi materiały spreparowane przez niemieckie służby specjalne, obciążające marszałka Tuchaczewskiego i innych dowódców. 12 czerwca 1937 roku zostają rozstrzelani marszałek Tuchaczewski i 5 generałów: Uborewicz, Kork, Feldman, Jakir i Putna. Wojna w Hiszpanii to pierwsze starcie faszyzmu z demokracją. Tu zdobywają szlify wojenne niemieccy żołnierze i oficerowie przed podbojem Europy. Dla stalinizmu był to ideologiczny poligon doświadczalny, okazja dla wypróbowania różnych technik sprawowania władzy. Lewicowy rząd republikański nie uzyskuje wystarczającego poparcia Stalina. Faszyzm wygrywa swoją pierwszą konfrontację zbrojną w Europie. 17 listopada 1937 roku w Berlinie minister spraw zagranicznych Anglii Halifax, po obietnicach i zapewnieniach Hitlera uspokajających państwa zachodnie, daje Niemcom wolną rękę w ich drodze na wschód. W lutym 1938 roku zostaje mianowany ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Nowy człowiek to nowa polityka. Już w kilka dni po jego nominacji, 1 marca 1938, zostaje zawarty nowy układ handlowy między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Następnym celem jest steroryzowana, rozsadzana od wewnątrz nazistowską dywersją Austria. Anschluss. Tych, co protestują, jest niewielu. W swoim berlińskim triumfalnym przemówieniu Hitler formułuje hasło, które na następne 7 lat zwiąże wszystkich Niemców. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Halifax u Ribbentropa. Państwa zachodnie jeszcze nie wyczuwają niebezpieczeństwa. Ze zrozumieniem odnoszą się do zjednoczenia wszystkich Niemców w jednym państwie. Polska demonstracja wojskowa, połączona z ultimatum 17 marca 1938 roku, doprowadza do otwarcia bram granicznych między Polską i Litwą, zamkniętych od blisko 20 lat. Parada wojskowa w Wilnie. Dokonuje się wymiana posłów między Kownem i Warszawą. Podpisany zostaje układ o transporcie kolejowym. Wreszcie po latach doprowadzono do unormowania tak bliskich dawniej stosunków z naturalnym sojusznikiem Polski. Litewski minister obrony Rasztykis przybywa do Warszawy z oficjalną wizytą. Hitler podnosi na forum międzynarodowym problem mniejszości niemieckiej zamieszkującej Sudety. Skłoniony przez Halifaxa Chamberlain dwukrotnie odwiedza Hitlera w Berchtesgaden. Państwa zachodnie, chcąc zapewnić pokój w Europie, prowadzą politykę ustępstw wobec zaborczych planów Hitlera. Na forum Ligi Narodów minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Litwinow grzmi z trybuny przeciw ustępstwom państw zachodnich na rzecz Niemiec. Prezydent Czech Beneš wierzy w pomoc radziecką. Gorączkowe obrady rządu francuskiego. Francuzi mają podpisany z Czechosłowacją pakt obronny. Paryż ogłasza mobilizację. Zachód boi się, pamiętając ofiary ostatniej wojny. Chamberlain i Daladier przylatują do Monachium. Rezygnacja Benesza z walki nie daje im mocnej pozycji przetargowej. Rzesza Niemiecka stała się partnerem, z którym się trzeba liczyć. Ma wspaniale rozwinięty już przemysł. Silną flotę próbującą dorównać sile floty angielskiej. Lotnictwo, armię, jednym słowem mocarstwo europejskie. Pakt czterech w realnym działaniu. Daladier, Mussolini, Chamberlain dają Hitlerowi zgodę na zajęcie Sudetów. Składają swoje podpisy zadowoleni, że tak tanim kosztem udało się zadowolić Hitlera. Przed wyjazdem z Monachium Chamberlain zdążył jeszcze wzorem Polski podpisać z Hitlerem pakt o nieagresji. Na lotnisku w Londynie, powiewając oboma dokumentami, ogłasza: przywiozłem pokój na całe pokolenia. Uwierzył obietnicy Hitlera, że jest to już ostatnia korekta terytorialna.
30 września 1938 roku wojska niemieckie wkraczają do okręgu sudeckiego. Nikt nie staje w obronie Czechosłowacji. Do Warszawy przybywa specjalny wysłannik prezydenta Benesza, ale na negocjacje jest już za późno. Wiele razy polska ręka wyciągnięta do zgody była odtrącana. Po przyjęciu polskiego ultimatum w sprawie Zaolzia przez rząd w Pradze spotkanie przedstawicieli Armii Polskiej i Czeskiej na moście w Cieszynie. 2 października Armia Polska wkracza na okupowaną przez Czechów część Śląska Cieszyńskiego. Obyło się bez strzałów i ofiar. Radość i serdeczne owacje zamieszkałych tam Polaków. Poza kopalniami i hutami, na terenie zajętym przez Polskę, ważnym był ze strategicznego punktu widzenia według Sztabu Generalnego Wojska Polskiego węzeł kolejowy Bogumił. Odebraliśmy to, co Czesi zbrojnym napadem zabrali nam w 1919 roku. Ale chyba pora regulowania rachunków nie była wybrana zbyt dobrze. 25 października 1938 roku ambasador Lipski zostaje wezwany przez Ribbentropa, który przedstawia projekt przyłączenia Gdańska do Rzeszy oraz problem eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej do Prus Wschodnich. Przy pozytywnym potraktowaniu propozycji Niemcy gotowi są przedłużyć pakt o nieagresji z Polską na następne 10 lat. 30 października ambasador Lipski przekazuje polską odpowiedź. Każda próba zmiany statusu wolnego miasta Gdańska grozi poważnym konfliktem. Defilada wojskowa uświetniająca uroczystości 20-lecia Rzeczypospolitej. Szczególną oprawę tej ważnej dla całego narodu rocznicy nadano na Zaolziu. Obecny był prezydent Mościcki, by podkreślić, jakie znaczenie dla Polski ma ten skrawek odzyskanej ziemi. Schorowany minister Beck zimowe wakacje spędza na Riwierze Francuskiej. Spotyka się z Wieniawą Długoszowskim. Prowadzi nieoficjalne rozmowy z wypoczywającymi tam angielskimi politykami. W drodze powrotnej do Polski 5 stycznia 1939 roku minister Beck spotyka się w Berchtesgaden z Hitlerem, który proponuje mu za Gdańsk i korytarz rekompensatę w postaci zysków terytorialnych kosztem Związku Radzieckiego, działając oczywiście wspólnie w ramach paktu antykominternowskiego. Beck odmawia. Przyjęcie noworoczne u prezydenta Mościckiego na zamku. Zapewne mówiono wtedy o wizycie Becka u Hitlera. Prezydent Mościcki, jak i Rydz Śmigły popierają linię oporu proponowaną przez Becka. Na podobnym przyjęciu w Berlinie dochodzi do sensacji. Odnotowują to gazety nawet w Rio de Janeiro. 11 stycznia 1939 roku, w czasie powitania korpusu dyplomatycznego, Hitler poświęcił bardzo dużo czasu na rozmowę z posłem ZSRR, Mierkałowem, ignorowanym do tej pory. Oto zapiski Mierkałowa z rozmowy z Hitlerem, po raz pierwszy udostępnione przez archiwum radzieckiego MSZ. W swojej depeszy z 20 stycznia Mierkałow sygnalizuje możliwość wizyty zastępcy ministra spraw zagranicznych Rzeszy, radcy Sznurego, w Moskwie. W 5. rocznicę podpisania paktu o nieagresji, 26 stycznia 1939 roku, do Warszawy przybywa Ribbentrop. Rozwija on propozycję Hitlera. W rekompensacie za Gdańsk Polska z pomocą Niemiec mogłaby dojść do Morza Czarnego. Beck odmawia, odpowiadając, zgodnie z ustaleniami konferencji, jaka odbyła się u prezydenta na zamku, że swych praw w Gdańsku Polska będzie bronić bez oglądania się na konsekwencje. Stycznia składa nieoficjalną wizytę w Moskwie Sznurę, zastępca Ribbentropa. W rozmowie z zastępcą Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Patiomkinem próbuje wysądować nastawienie Rosjan na propozycję rozszerzenia traktatu handlowego z 26 roku. Hitler w swoim styczniowym przemówieniu w Reichstagu powiedział: przyjaźń niemiecko-polska dowiodła, że jest jednym z czynników uspokojenia europejskiego życia politycznego. Liczył na uśpienie czujności Zachodu i Polski, chcąc, by przystąpiła do paktu antykominternowskiego. Notatka z archiwum radzieckiego MSZ. 18 lutego ambasador Rzeszy w Moskwie Schulenburg spotkał się z premierem sowieckim Mikojanem. W czasie rozmów poruszono problem nowego traktatu handlowego.
Minister spraw zagranicznych Włoch, hrabia Ciano, przybył do Polski na spotkanie z ministrem Beckiem. Atmosfera polowania miała ułatwić mu wysądowanie możliwości zmiękczenia stanowiska Polski wobec Niemiec. Powrotem do równowagi w stosunkach polsko-rosyjskich, które uległy zaostrzeniu po zajęciu przez Polskę Zaolzia, miał być układ handlowy oparty na klauzuli największego uprzywilejowania, zawarty w Moskwie 19 lutego 1939 roku. Na dworcu w Krakowie minister Beck spotyka się z rumuńskim ministrem spraw zagranicznych Gafenko. W drodze do Katowic omawiają sytuacje tworzone przez nasilające się prowokacje niemieckie wokół Gdańska. Marca 1939 roku w swoim przemówieniu programowym na 18. zjeździe WKPB Stalin stwierdził: Związek Radziecki może się porozumieć z każdym państwem bez względu na jego ustrój. Aby nie było nieporozumień, powiedział wprost o polityce niemieckiej: Spór między naszymi państwami służy tylko imperialistom. Nie pozwolę, by Związek Radziecki został wciągnięty w konflikty przez podżegaczy wojennych, którzy przywykli do tego, by inni wyciągali za nich kasztany z ognia. Zjazd wybiera ponownie Stalina generalnym sekretarzem partii. Hitler dobrze zrozumiał słowa Stalina. W czasie, gdy upokorzony prezydent Czechosłowacji Hacha i minister spraw zagranicznych Falkowski podpisywali 15 marca w kancelarii Rzeszy w Berlinie akt podporządkowania Czech Niemcom, oddziały Wehrmachtu wkraczały do Pragi. Hitler złamał obietnice dane w Monachium. Nie było entuzjazmu, jaki był w Wiedniu, ale nikt też nie protestował. O oporze nie było w ogóle mowy. Dopiero 3 dni później ambasadorzy Francji i Anglii złożyli w Berlinie werbalny protest. Niemcy przejęli w całości uzbrojenie armii czeskiej, jej doskonałe, nieuszkodzone walką lotnictwo, a także fabryki zbrojeniowe i zapasy surowców strategicznych. Wielkie święto Niemiec. Rzesza Niemiecka była silna jak nigdy dotąd. Oto triumfalny wjazd Hitlera do Berlina. Już nic nie może przeszkodzić w realizacji programu zapisanego w Mein Kampf. Na oczach przeciętnego Niemca urzeczywistnia się wizja tysiącletniej Rzeszy. Wzrasta zagrożenie od południa. W sztabie Wojska Polskiego rozpoczynają się gorączkowe prace nad zmianą koncepcji obrony terytorium Rzeczypospolitej. Na terytorium Słowacji utworzono kadłubowe państwo. Na jego czele stanął podporządkowany całkowicie dyktatorowi niemieckiemu ksiądz Tiso. Mimo pozorów przyjaźni stosunki polsko-słowackie są bardzo napięte. Węgry dzięki przychylnemu dla nich arbitrażowi włoskiemu zajmują Ukrainę Zakarpacką, która należała do Słowacji. Po latach Polska i Węgry mają teraz znowu wspólną granicę. Nikt nie przypuszczał, jak w niedalekiej przyszłości okaże się to bardzo potrzebne. Marca ambasador Lipski wezwany na Wilhelmstrasse. Ribbentrop ponawia niemieckie żądania dotyczące Gdańska i korytarza. Polska odpowiada częściową mobilizacją alarmową. W Gdańsku narastają nastroje proniemieckie. Szef gdańskiego NSDAP, Förster, nawołuje do przyłączenia Gdańska do Rzeszy. Beck po raz kolejny ostrzega ambasadora Rzeszy Moltkego przed konsekwencjami w razie naruszenia statusu Gdańska. W nocy z 22 na 23 marca minister spraw zagranicznych Litwy, Urprzys, podpisuje akt przekazania Kłajpedy we władanie Rzeszy Niemieckiej. Hitler ponownie wykorzystał rzekomo złe traktowanie mniejszości niemieckiej zamieszkującej Memelland. Litwa straciła ważny port na Bałtyku. Zwiększyło się zagrożenie Polski. Państwa zachodnie i tym razem ograniczyły się do werbalnego protestu. 29 marca 1939 Związek Radziecki składa Estonii i Łotwie propozycję współpracy, która bardziej brzmi jak ultimatum. Społeczeństwo polskie zdaje trudny obywatelski egzamin. Gdy zostają rozpisane kolejno pożyczka obronna, pożyczka przeciwlotnicza, każdy obywatel daje co ma. Liczy się każda złotówka. Ofiarność i patriotyzm wyrastają ponad polskie sfary i podziały polityczne.
chcąc zapobiec zwróceniu się Hitlera na zachód, a także podtrzymać Polskę w jej przeciwstawianiu się Niemcom. 30 marca w swoim przemówieniu w Izbie Gmin premier Chamberlain ogłasza gwarancję udzielenia pomocy Polsce na wypadek agresji z zewnątrz. Piątego kwietnia minister Beck przybywa do Londynu. W rozmowach z Chamberlainem i Halifaxem doprowadza do uznania gwarancji wzajemnych. Był to pierwszy krok do zawarcia pełnego sojuszu wojskowego. W razie konfliktu Polska będzie bronić Anglii. W kraju społeczeństwo uznało to za sukces dyplomacji polskiej. Tymczasem, jak wynika to z tajnych akt francuskiego MSZ, 9 kwietnia odbywa się spotkanie ministrów wojny Wielkiej Brytanii i Francji. Ustalono, że Polski będziemy bronić tylko w miarę możliwości. 11 kwietnia Hitler podpisuje do realizacji Fallweiss. Atak na Polskę powinien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 1 września. Oto tajna notatka szefa niemieckiego MSZ Ernesta von Weizsäckera z 17 kwietnia. Dzisiaj po raz pierwszy od rozpoczęcia swej misji poprosił o spotkanie poseł Związku Radzieckiego Mierkałow. Wielogodzinna defilada wojskowa uświetnia 50. urodziny Hitlera. W swoim przemówieniu 28 kwietnia w Reichstagu Hitler daje wyraz oburzeniu na postawę Polski. Wypowiada ważność polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 1934 roku i ponawia niemieckie żądania w sprawie Gdańska i eksterytorialnej linii komunikacyjnej. Protestując przeciwko angielskiej polityce okrążania, anuluje niemiecko-brytyjski układ w sprawie floty wojennej. Wobec trudnej sytuacji w Europie Anglia pierwszy raz od lat szuka dróg porozumienia z Rosją. 3 maja zostaje zdymisjonowany przez Stalina ludowy komisarz spraw zagranicznych Litwinow. W zachodnich stolicach mówi się, że Stalin zwolnił go, by ułatwić sobie możliwość porozumienia z Hitlerem. Litwinow znany był ze swoich pokojowych inicjatyw, a poza tym był Żydem. Jego miejsce zajął bliski współpracownik Stalina, Wiaczesław Mołotow. Chamberlain gorąco zapewnia Hitlera, że nie prowadzi polityki okrążania. Z archiwum francuskiego MSZ. 4 maja rządy Francji i Anglii podpisują tajną formułę. Los Polski zależeć będzie od ostatecznego wyniku wojny, a to z kolei zależeć będzie od naszej możliwości doprowadzenia do końca do klęski Niemiec, nie zaś od naszej możliwości, by zmniejszyć nacisk na Polskę na początku. 5 maja minister Beck powiedział w Sejmie. Kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu, że respektowali nasze stanowisko i wyrażali opinię, że to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską a Niemcami, słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy z chwilą, kiedy na naszą propozycję złożono dnia 26 marca wspólnego gwarantowania istnienia i praw wolnego miasta, nie otrzymuję odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokowań, muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz. W życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Z osobistego listu ministra Becka do Wieniawy Długoszowskiego, ambasadora polskiego w Rzymie. W czasie wizyty w Anglii na propozycję gwarancji dla nas odpowiedziałem zasadą wzajemności, uważając, iż mimo całej naszej biedy i słabości nie mamy rozwiązań pośrednich.
Albo dociągamy nasze państwo do pozycji mocarstwa, albo w ten czy w inny sposób, nolens volens, staniemy się jakąś Słowacją czy czymś podobnym. Rozumiesz, że według zasady szkoły, z której obaj pochodzimy, spróbowałem pierwszego rozwiązania. Co byśmy nie zrobili, i tak będzie źle. Polscy matematycy Jerzy Różycki, Henryk Zygalski i Marian Rejewski złamali główne szyfry Wehrmachtu. Zrekonstruowali maszynę szyfrującą Enigma, która pracowała w sztabach niemieckich do końca wojny. Uzyskane w ten sposób informacje w znacznym stopniu pomagały w pracach sztabu Wojska Polskiego nad planem obronnym Zachód. W drodze z Turcji do Moskwy 10 maja zastępca Mołotowa Patiomkin spotkał się w Warszawie z ministrem Beckiem z depeszy wysłanej do Moskwy. Ze swej strony podkreśliłem, że w razie napadu z Zachodu Związek Radziecki nie odmówiłby Polsce pomocy, w razie gdyby ona sobie tego zażyczyła. Z tajnych akt radzieckiego MSZ 12 maja Mierkałow telegrafuje do Moskwy, że Niemcy wstrzymują się z ogłoszeniem komunikatu o polepszeniu się stosunków rosyjsko-niemieckich. 14 maja minister spraw wojskowych generał Kasprzycki w Paryżu. Głównodowodzący armii francuskiej generał Gamelin gra na zwłokę. Kasprzycki nie otrzymuje właściwie nic konkretnego poza mglistymi i nieprecyzyjnymi obietnicami rozwinięcia działań przez główne siły armii francuskiej w 15 dniu ataku niemieckiego. Meldunek z 15 maja. Generał Syrowy ma porozumieć się ze Stalinem w sprawie neutralności Rosji w stosunku do Niemiec za cenę części Polski. Schulenburg, ambasador Rzeszy, po rozmowach z Mołotowem 20 maja telegrafuje do Berlina. Mołotow powiedział: baza polityczna musi być ustalona przed rozmowami gospodarczymi. Identyczną notatkę z tej rozmowy sporządzoną przez Mołotowa znajdujemy w tajnych aktach radzieckiego MSZ. Anglia i Francja podejmują próbę stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. Rozpoczęcie rozmów ze Związkiem Radzieckim na temat paktu wzajemnej pomocy. Państwa bałtyckie wypowiadają się przeciw pomocy Związku Radzieckiego. Wszelka pomoc, o którą się nie prosi, równoznaczna jest z agresją. 2 czerwca przybywa do Warszawy nowo mianowany ambasador Związku Radzieckiego Mikołaj Szaronow. Jak już mówiłem, nie chciałem przyjąć tej nominacji. W duszy pozostałem zawsze pracownikiem handlu zagranicznego. Stalin zapytał mnie, a jeśli poprosimy was po koleżeńsku? Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem, jeśli po przyjacielsku, towarzyszu Stalin, to oczywiście zgadzam się. Z Mołotowem o nominacji w ogóle nie rozmawiałem. Nominacja nie była dla mnie niespodzianką. Litwinow mówił mi, że moja praca w Grecji została oceniona bardzo wysoko i że zostanę skierowany do Polski. Zapytano mnie, co mam zamiar robić w Polsce. Jako specjalista od handlu zagranicznego zaproponowałem na początek nawiązanie stosunków handlowych. Stalin nie zgodził się. Stwierdził, że w Polsce rządzą pułkownicy i nie ma sensu rozmawiać z nimi o handlu. A może sprawy wojskowe, zapytałem. Nie, odpowiedział Stalin. Nie możemy zrezygnować z rokowań z Niemcami. Oznaczało to, że jadę do Warszawy jako obserwator. Z tajnych akt radzieckiego MSZ. 5 czerwca negocjacja Stachowa z Weizsäckerem. Instrukcja Mołotowa. Polepszenie stosunków handlowych jest niemożliwe bez polepszenia stosunków politycznych. Do dziś niewiele wiadomo na temat tajnych negocjacji, jakie od początku czerwca toczyły się między Berlinem i Londynem. Prowadził je doradca rządowy Wilson z przedstawicielami niemieckiej ambasady. 15 czerwca w Berlinie poseł bułgarski Dragan w rozmowie za Stachowem przekazuje sugestie niemieckie.
Gdy Polska zwiąże się z Anglią i Francją, wojna jest pewna. Niemcy gotowi są dyskutować sprawy podziału stref interesu w regionie państw bałtyckich i Besarabii. W swoim gdańskim przemówieniu 17 czerwca minister propagandy Goebbels zapewniał gdańszczan, że Wielka Rzesza nie zapomina o nich. Gdańsk jest miastem wiecznie niemieckim. W Gdyni Święto Morza staje się okazją do podkreślenia polskiej obecności nad Bałtykiem, zarówno kulturowej, jak i militarnej. Zbudowane w krótkim czasie od podstaw miasto i port dają świadectwo pracowitości, zmysłu organizacyjnego i patriotyzmu naszych ojców. Dwa niszczyciele i trzy okręty podwodne to cała nowoczesność naszej floty. Tak jak budowaliśmy niepodległość i samodzielny gospodarczo byt, tak powstawała flota wojenna, dosłownie z niczego. Uporem, sumienną pracą i patriotycznym poświęceniem. Amerykańskie i angielskie pożyczki na dogodnych warunkach dostawali Niemcy, których flota po 20 latach od wojny dorównywała ponownie flocie Imperium Brytyjskiego. 17 czerwca w Berlinie Schulenburg spotyka się z Astachowem, a w Moskwie Mikojan i Babarin z radcą ambasady Hitlerem. W obu spotkaniach jeden temat. Niemcy oczekują powiększenia oferty surowcowej ze strony Rosji. Dumni jesteśmy, że z naszych grosowych składek, zebranych za pośrednictwem redakcji Plonu, zakupiliśmy dla naszej ukochanej armii całoto samoloty i karabiny maszynowe. Ofiary nasze składane na ten cel nie były wielkie. Daliśmy, ileśmy mogli, ale dawaliśmy z gorącego serca, z głębi umiłowania naszej armii i ze zrozumienia konieczności dozbrojenia państwa. Panie generale, imieniem czytelników Plonu proszę cię raz przyjąć te samoloty, na których widnieje nazwisk Plon. A wy, panowie lotnicy, na których wylatać będziecie, przejście naszych granic, przejść Plonu, po którą łakomnie wyciąga łapę chciwy sąsiad Zachodu. Raport ambasady polskiej z Tokio z 26 czerwca. Negatywna ocena przez Japonię ocieplenia stosunków między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Istnieje potencjalna groźba rozpadu paktu antykominternowskiego. Telegram z 25 czerwca ambasadora Sokolnickiego z Ankary. Krążą tutaj pogłoski o możliwości zbliżenia niemiecko-sowieckiego. Telegram z moskiewskiej ambasady do Berlina po rozmowach 28 czerwca. Schulenburg. Niemcy z radością powitałyby normalizację stosunków z Rosją. Układ berliński z 26 roku jest dalej w mocy. Mołotow. Z satysfakcją przyjmuję to do wiadomości, ale rokowania w sprawie traktatu o nieagresji z krajami bałtyckimi nie uwzględniają interesów Rosji. Układ z Polską został zerwany z powodu prowadzonych przez nią wrogich kombinacji. Pomimo pewnych nieufności, normalizacja stosunków niemiecko-rosyjskich jest pożądana i możliwa. To samo w zapisie Mołotowa z archiwum radzieckiego MSZ. Trzeciego lipca Schulenburg telegrafuje do Berlina. Mołotow przyjął mnie w 3 godziny po zameldowaniu chęci rozmowy. Po raz kolejny podkreślił zainteresowanie sytuacją państw bałtyckich. Siedemnastego lipca przybył do Warszawy szef sztabu wojska angielskiego generał Ironside. Niewiele poza obietnicami przywiózł on w sprawie konkretnych planów przyszłej wojskowej współpracy Polski z Anglią. Realizacja angielskiej pożyczki wojskowej może się rozpocząć już wczesną jesienią. Polski agent melduje z Berlina. W ciągu 2 tygodni świat się zdumieje z powodu niemiecko-rosyjskiego układu. Z dziennika Astachowa przesyłanego co tydzień do Moskwy. 20 lipca przedstawiciel New Chronicle, Bud Words, wypytywał mnie o szczegóły rozmów niemiecko-rosyjskich. Zaprzeczyłem, że coś takiego w ogóle ma miejsce. 23 lipca w Moskwie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Mołotow prowadził rozmowy w sprawie paktu wzajemnej pomocy ze specjalnym wysłannikiem rządu brytyjskiego, Williamem Strangiem oraz z ambasadorami Anglii i Francji. Mołotow zaproponował przerwanie rozmów politycznych, a podjęcie negocjacji wojskowych. Berlin. 27 lipca radca MSZ Sznure zaprasza na nieoficjalną kolację do restauracji Ewest kolegów z ambasady Związku Radzieckiego Astachowa i Babarina. Z tajnych zapisów w aktach niemieckiego i radzieckiego MSZ. Sznure.
Poszukajmy dróg zbliżenia. Astachow. Ale wolno i stopniowo. Tylko nie dogadujcie się z Anglią. Oni wam mogą zaproponować tylko wojnę. A kraje bałtyckie, Rumunia, Galicja i Ukraina, czyż nie ciążą do Niemiec? Nie ma przeciwstawnych interesów niemiecko-radzieckich na linii od Bałtyku do Morza Czarnego. Tak, problem Gdańska i korytarza powinien być rozwiązany na korzyść Niemiec. Dziś już nie ma tej restauracji. Zostały tylko notatki z tego jakże ważnego dla Europy spotkania. Po rozmowach w Warszawie sztabowcy francuscy i angielscy wyjechali obdarowani egzemplarzami zbudowanej przez Polaków niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma wraz z kompletem tablic kodowych opracowanych przez polskich matematyków. Aż do dziś Anglicy i Francuzi publicznie przypisują sobie autorstwo złamania szyfrów niemieckich. Wywiad polski melduje o przerzutach wojsk niemieckich na Słowację. Dzięki polskim agentom ustalono położenie głównych ośrodków produkcji zbrojeniowej oraz rozmieszczenie około 85% związków taktycznych przygotowanych do ataku na Polskę. Po zajęciu Pragi działania wywiadowcze zostały rozwinięte na szerszą skalę. Utworzono nowe placówki, powiększono liczbę agentów. Rozpoczęto pracę nad planem obronnym Zachód. Ukończony w części studialnej posiadał pewne niedociągnięcia w części dotyczącej problemów zaopatrzenia i transportu. Ale w tym punkcie autorzy planu, generał brygady Tadeusz Kutrzeba i pułkownik dyplomowany Stefan Mossor, więcej zrobić nie mogli. Koleje i drogi to była pięta Achillesowa Młodej Rzeczypospolitej. Rozpoznane zostało rozlokowanie jednostek niemieckich. Precyzyjnie odtworzono przypuszczalne kierunki uderzeń, dostosowując do tego działania własne w obronie. Ale wszyscy krytycy winni pamiętać, że plan ten był sporządzony przy założeniu pełnego współdziałania naszych sojuszników, Anglii i Francji na zachodzie, i że nie brano pod uwagę uderzenia w plecy ze wschodu. Instrukcja von Weizsäckera dla Schulenburga z 29 lipca. Przy rozwiązywaniu kwestii polskiej, bez względu na sposób, życiowe interesy sowieckie będą respektowane. 1 sierpnia wyruszyła na negocjacje z Rosjanami do Moskwy francusko-angielska delegacja wojskowa. Miało być to uzupełnienie przerwanych w lipcu rokowań politycznych. 3 sierpnia seria spotkań niemiecko-rosyjskich. W Berlinie rano w sprawach handlowych Astachow Sznure. Astachow prosi o dyskrecję w kwestii prowadzonych negocjacji. W Moskwie Schulenburg-Mołotow rozmawiali przez 1,5 godziny. Schulenburg. Nasze żądania wobec Polski nie naruszają interesów radzieckich. Mołotow. Jesteśmy zainteresowani zawarciem paktu handlowego, a także rozwojem współpracy kulturalnej. Po południu w Berlinie rozmowa Ribbentrop-Astachow. Astachow. Rząd radziecki chce się porozumieć z Niemcami. Ribbentrop. Nie ma spornych interesów na linii Bałtyk, Morze Czarne. A o przyszłym losie Polaków winniśmy się ze sobą dogadać. Nazistowska propaganda przypisywała Polsce chęć zawładnięcia terytorium Niemiec. Fakty temu przeczyły. To właśnie w Gdańsku ludność niemiecka pod naciskiem NSDAP
kierowanej według wskazówek z Berlina przez Förstera, skandowała, że Gdańsk należy do Rzeszy. Na krakowskich Bielanach spotkanie byłych legionistów. Przemawia Rydz Śmigły. Sierpnia Stachow telegrafuje do Mołotowa. Teraz jest dobry czas w kontekście sprawy polskiej. Nacisnąć Niemców w kwestii Prybałtyki, Ukrainy i Besarabii. Aż 10 dni podróży potrzebowała francusko-angielska delegacja, aby dotrzeć do Moskwy. 12 sierpnia rozpoczęły się rozmowy wojskowe w sprawie Paktu Bezpieczeństwa Zbiorowego, zapowiadane już w lipcu w Warszawie przez Ironsida. Stachow zgłosił się do Sznurego, zawiadamiając go, że rząd sowiecki pragnie przedyskutować parę zagadnień, a między innymi sprawę polską oraz sprawę dawnych układów sowiecko-niemieckich. Mołotow wezwał mnie dziś na 20 na Kreml, Schulenburg. 14 sierpnia. Ribbentrop telegrafuje do Schulenburga. Proszę przekazać Mołotowowi. Nie ma problemów spornych między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Proszę także ustalić termin spotkania. Chcę jak najszybciej udać się na negocjacje do Stalina. 15 sierpnia. Schulenburg do Ribbentropa. Mołotow proponuje zawarcie paktu o nieagresji. Warunkuje jednak prowadzenie rozmów politycznych pohamowaniem przez nas Japonii na wschodzie. Wspólne gwarancje dla krajów bałtyckich. Wizyta Ribbentropa musi być odpowiednio przygotowana, by w jej trakcie nastąpiły konkretne decyzje. W dzienniku Mołotowa, który spoczywa w archiwum radzieckiego MSZ, możemy odnaleźć zapis, który potwierdzi treść tej rozmowy. Woroszyłow stawia Anglikom i Francuzom warunki. Dalsze negocjacje w sprawie współpracy wojskowej przeciw agresji niemieckiej będą prowadzone, o ile Polska i Rumunia udzielą zgody na przemarsz Armii Czerwonej przez ich terytoria. Anglicy i Francuzi próbują wywrzeć presję na Polskę w tej sprawie. Beck odmawia, protestując przeciw omawianiu spraw Polski poza jej plecami. 16 w nocy Ribbentrop telegrafuje do ambasady niemieckiej w Moskwie. Przekazać Stalinowi. Zgadzamy się nawet na 25-letni okres ważności paktu o nieagresji, a także na wspólne gwarancje dla krajów bałtyckich. Niemcy są gotowe przyczynić się do polepszenia stosunków rosyjsko-japońskich. Oczekujemy szybkiej odpowiedzi, jaką postawę zajmie Moskwa wobec nieznośnych polskich prowokacji. Jestem gotów już 18 sierpnia przybyć osobiście do Moskwy celem podpisania odpowiednich umów. Po spotkaniu z Mołotowem 17 sierpnia Schulenburg do Ribbentropa. Mołotow proponuje dołączenie specjalnego protokołu o strefach wpływów. Protokół ten ma być tajny i stanowić integralną część paktu politycznego. Republika Francuska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Sekcja francuska Partii Komunistycznej otrzymała od Międzynarodówki Komunistycznej wytyczne powrotu do gwałtownych metod działania. 19 sierpnia ambasador Kennard depeszuje do Londynu. Polska otrzymuje gwarancję pożyczki francuskiej na cele wojskowe w wysokości 450 milionów franków z 5 miliardów franków, jakie Francja ma pożyczyć Polsce w ciągu najbliższych 3 lat. Tajny dziennik dyplomatyczny Mołotowa wydobyty z akt radzieckiego MSZ. 19 sierpnia Mołotow zapraszał Schulenburga na Kreml dwukrotnie. Pierwszy raz o 14. Zakomunikował mu wtedy zgodę na przyjazd Ribbentropa na negocjacje do Moskwy w dniach 26-27 sierpnia. Po raz drugi tego samego dnia o 17 Mołotow wezwał Schulenburga, aby mu wręczyć radziecki projekt paktu o nieagresji. Schulenburg natychmiast po przetłumaczeniu przesłał projekt paktu do Berlina. W postscriptum Mołotow pisze: niniejszy pakt jest ważny tylko w przypadku jednoczesnego podpisania szczególnego protokołu regulującego kwestie polityki zagranicznej interesujące obie strony. 20 sierpnia. Z telegramu Hitlera do Stalina. Niemcy powracają do linii politycznej, która była korzystna dla obu państw w ubiegłych stuleciach. Zgadzam się na wasz tekst paktu o nieagresji. Jestem przekonany, że dodatkowy protokół, którego życzy sobie rząd sowiecki, może zostać opracowany w najkrótszym czasie, jeśli odpowiedzialny przedstawiciel Niemiec będzie mógł przybyć do Moskwy w celu przeprowadzenia rozmów.
Proponuję przyjęcie mojego ministra spraw zagranicznych w środę 23. Nie może on pozostać w Moskwie więcej niż 1-2 dni. Będę wdzięczny za jak najszybszą odpowiedź. Adolf Hitler. 21 sierpnia Schulenburg o 15 wręczył telegram Hitlera. O 17 został ponownie wezwany na Kreml. Mołotow przekazał odpowiedź Stalina. Gospodin Hitler, mam nadzieję, że rosyjsko-niemiecki pakt o nieagresji będzie punktem zwrotnym w polepszeniu stosunków politycznych między naszymi krajami. Zrozumienie rządu niemieckiego wraz z podpisaniem porozumienia tworzy podstawę do zlikwidowania politycznego napięcia dla stworzenia przyjaźni i współpracy między naszymi krajami. Rząd radziecki, podchodząc ze zrozumieniem dla naszych spraw, zaprasza pana Ribbentropa do Moskwy na 23 sierpnia. Józef Stalin. 21 sierpnia prasa zapowiada przyjazd Ribbentropa do Moskwy oraz ogłasza fakt podpisania traktatu handlowego między Rzeszą a ZSRR. Weizsäcker informuje Schulenburga o podpisanym traktacie handlowym, na mocy którego w ciągu 2 lat w zamian za 380 milionów marek kredytu Związek Radziecki ma dostarczyć Rzeszy żywność, surowce strategiczne i paliwa. Od 14 sierpnia trwa impas w toczących się równolegle negocjacjach sowiecko-zachodnich. Mimo braku zgody Polski, przedstawiciel francuski zapewnia Woroszyłowa o możliwości przemarszu Armii Czerwonej przez polskie terytorium. Ale i ta obietnica nie jest w stanie uratować negocjacji, które od początku były tylko zasłoną dymną prawdziwych intencji radzieckich. 22 sierpnia rozmowy bezterminowo przerwano, o czym Schulenburg w swoim telegramie informuje Berlin. Moskiewski ambasador Rzeczypospolitej Grzybowski telegrafuje do oddziału drugiego. Wydaje mi się nadal nieprawdopodobne zaangażowanie się Sowietów po stronie Niemiec. 22 sierpnia Hitler upoważnia Ribbentropa do negocjowania i podpisania niezbędnych dokumentów związanych z paktem o nieagresji pod warunkiem, że nabierają one pełnej mocy z chwilą ich podpisania. Wieczorem odlot Ribbentropa przez Królewiec do Moskwy. To decydujący moment w rachubach Hitlera. Wyprzedzenie Anglii w zdobyciu takiego sojusznika jak Związek Radziecki dawało mu pewność sukcesu w rozprawie z Polską. Na odprawie wyższych dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu Hitler powiedział: zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Zniszczenie siły żywej. Bądźcie bez litości. Bądźcie brutalni. Wyznaczył ostateczny termin ataku na Polskę. Sobota, 26 sierpnia, godzina 4:30. Ribbentrop przyleciał do Moskwy 23 sierpnia w godzinach południowych. Na lotnisku powitał go w imieniu rządu zastępca Mołotowa, Patiomkin. Z lotniska opancerzonym Packardem Mołotowa przyjechał Ribbentrop do rezydencji Schulenburga, gdzie po krótkim obiedzie odbyła się narada przygotowawcza. Wśród osób towarzyszących Ribbentropowi był młody dyplomata na stałe pracujący w ambasadzie w Moskwie, Hans von Herwart. Przez jego ręce przechodziła cała tajna korespondencja ambasadora Schulenburga. Jest on potomkiem starego arystokratycznego rodu. Po wojnie nadal pracuje w dyplomacji, mówi Hans von Herwart. Jak panu powiedziałem, rozmowy handlowe toczyły się z pewnym przyspieszeniem. Przy czym chcę powiedzieć, że Schulenburg też nie mógł do 17 sierpnia 1939 wiedzieć, że Hitler pójdzie tak daleko. Tego on też nie przypuszczał. On przede wszystkim widział poprawę stosunków ekonomicznych i naturalnie, co za tym idzie, na życzenie Rosjan, że do tego zostaje stworzona polityczna baza. To uważał za słuszne. A więc z Anglikami i Francuzami było bardzo trudno mi rozmawiać, gdyż sami byliśmy w trakcie rokowań z nimi. Byłoby to dla mnie też zbyt ryzykowne. Ja sobie wtedy powiedziałem, że poinformuję Amerykanów. Następnie Bolenowi już wcześniej mówiłem, co się tam rysowało. Potem już regularnie ponawiałem ostrzeżenia. Mówiłem, że Hitler zawrze układ. To on jednak początkowo nie wierzył. Wtedy spróbowałem go tak przekonać, że relacjonowałem mu dokładne detale. Z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Tak jak toczyły się rokowania. Mogłem to zrobić, gdyż to ja dostawałem wszystkie zarządzenia, które przychodziły z Berlina. Widziałem wszystkie nitki Schulenburga. Byłem przecież jego osobistym sekretarzem i on był moim wieloletnim przyjacielem, który chronił mnie przed atakami nazistów. Niebezpieczeństwo naturalnie polegało na tym, że ewentualnie tajemnica zostałaby niedotrzymana przez Amerykanów. Bolen był jednak bardzo ostrożny. Te informacje, które otrzymywał ode mnie, szyfrował zawsze osobiście i chyba nigdy nie wymienił mojego nazwiska. Ale zawsze wiedziano, że informacja pochodzi z niemieckiej ambasady. Był taki jeden moment, że oni rzeczywiście mieli obawy. Amerykanie, głównie Charles von Bolen,
Obawiali się o mnie, gdyż telegramy, które wysyłali przede wszystkim po 17 sierpnia, gdy sprawa stała się krytyczna, do Waszyngtonu, podawano tamtejszemu ambasadorowi brytyjskiemu, a on telegrafował do Londynu. To było tak, że Boller najpierw nie wierzył w Hitlera i w pakt. Dlatego ja zacząłem dawać mu detale, aby wreszcie dojrzał to niebezpieczeństwo. On to też na początku bardzo powoli pojmował i zakładam, że prawdopodobnie tak mniej więcej pod koniec, dopiero 17 sierpnia zrozumiał, jak niebezpieczne to było. Anglicy i Francuzi zupełnie się nie zorientowali, co się stało. Oni chcieli jeszcze wtedy, 23 sierpnia, prowadzić rozmowę. Chciałbym raz jeszcze powtórzyć, że człowiek taki jak Van Sitter, zajmujący wtedy kluczową pozycję w Foreign Office, nie wierzył, że dojdzie do porozumienia pomiędzy Hitlerem a Stalinem. On powtarzał zawsze, ogień i woda nie mogą się porozumieć. Ale ja przecież o tym Amerykanów informowałem, ponieważ byłem przekonany, że oni powiedzą to innym. Było dla mnie jasne, że Amerykanie niekoniecznie zapobiegną wybuchowi wojny. Tylko, że jeszcze wtedy wierzyłem, że oni przynajmniej Anglików, a więc współdziałające mocarstwo, o tym też poinformują. Ja nie miałbym nic przeciwko temu też, gdyby oni poinformowali Polaków. Niestety ani Ameryka, która utrzymywała z Polską przyjazne stosunki, ani sojusznicza Anglia nigdy nie poinformowały Polski o grożącym jej rozbiorze. O 15 Ribbentrop w towarzystwie Schulenburga, Gaussa, Hilgera, Hankego udaje się na Kreml. Rozmową przewodniczy Stalin. Pierwsza tura trwa około 3 godzin. Podejmowane są zasadnicze ustalenia. Mimo posiadanych przez Ribbentropa szerokich pełnomocnictw, o 20.05 zwraca się on telegramem do Hitlera o zgodę na przyłączenie do strefy radzieckich interesów łotewskich portów Lipawa i Windawa. O 23.00 Hitler telegrafuje do Moskwy. Tak, zgadzam się. Nic już nie stało na przeszkodzie, by Stalin został sojusznikiem Hitlera. Około 2.00 nad ranem, już 24 sierpnia, pod dokumentami ze strony niemieckiej swój podpis złożył Joachim von Ribbentrop. A ze strony radzieckiej ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Pakt stanowił, artykuł 2. W przypadku, gdy jedna z umawiających się stron stanie się obiektem działań wojennych ze strony państwa trzeciego, druga umawiająca się strona nie okaże temu państwu poparcia w żadnej formie. Zapewniało to Hitlerowi co najmniej neutralność Związku Radzieckiego w konflikcie z Polską. Artykuł 3. Rządy obu umawiających się stron będą w przyszłości pozostawać z sobą w kontaktach w celu konsultacji, aby informować się wzajemnie o zagadnieniach dotyczących ich wspólnych interesów. Zapewniało to Stalinowi udział w dalszym rozbiorze Europy. Komunikat oficjalny zawierał tekst paktu o nieagresji, który został zawarty na 10 lat i wchodził natychmiast w życie. Tajemnicą pozostał tajny protokół dotyczący podziału stref wpływów w Europie, który został uzgodniony w ciągu pierwszych 3 godzin spotkania Stalin-Ribbentrop. W protokole zapisano, północna granica Litwy będzie stanowiła granicę stref wpływów Niemiec i Związku Radzieckiego. Obie strony uznają interesy Litwy na obszarze Wilna. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i Związku Radzieckiego będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i San. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, oba rządy rozwiążą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia. W czasie przyjęcia po podpisaniu paktu Stalin wzniósł toast. Wiem, jak bardzo naród niemiecki kocha swojego Führera i dlatego chciałbym wypić jego zdrowie. Przy pożegnaniu Stalin powiedział. Rząd sowiecki traktuje poważnie nowy pakt i mógłby zaręczyć słowem, że Związek Radziecki swojego partnera nie oszuka. Ribbentrop zażądał, by wszyscy pracownicy Auswärtiges Amt, biorący udział w redagowaniu i negocjowaniu tajnego protokołu, podpisali przyrzeczenie utrzymania w tajemnicy faktu istnienia takiego dokumentu. Jednym z podpisujących był radca Gauss. Tajne protokoły pewnie długo pozostałyby nieznane, gdyby nie działania doktora Alfreda Zeidla. W czasie procesu norymberskiego przed Trybunałem Międzynarodowym był obrońcą z urzędu Rudolfa Hessa i Hansa Franka. To właśnie dr Alfred Zeidl wśród jeńców odnalazł doktora Gaussa i doprowadził do tego, że kwestia tajnych protokołów podpisanych w Moskwie w 1939 roku stanęła po raz pierwszy na forum publicznym na procesie norymberskim. O spotkaniu z Gaussem opowiada dr Alfred Zeidl. Następnie powiedziałem. Dowiedziałem się, panie doktorze Gauss, że pan był razem z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy w 1939 w Moskwie.
gdy omawiano niemiecko-radziecki układ o nieagresji z 23 sierpnia. Chciałbym pana na początek zapytać, czy obok układu o nieagresji został także podpisany jeszcze tajny protokół dodatkowy, który przewidywał podział lub rozgraniczenie interesów między Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim? I wtedy dr Gauss krótko mi odpowiedział: tak jest, dobrze to pamiętam. Potem ja mówiłem dalej: panie doktorze Gauss, czy byłby pan gotów to, co wówczas w Moskwie, w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku negocjonowano, a potem też podpisano, złożyć na piśmie w formie zaprzysiężonego zapewnienia, które następnie przedłożyłbym Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu? Naturalnie musi pan pamiętać, że przedstawiciel oskarżenia ewentualnie jeszcze pana przesłucha w krzyżowym ogniu pytań. Wtedy on powiedział: jestem do tego gotów bez zastrzeżeń. Czy może mi pan dać papier? Dałem mu więc stos papieru, żeby mógł to spisać, i ustaliłem z nim, że za około 10 dni znów go wezwę do siebie. I tak też się stało. Potem ten dokument został przetłumaczony i gdy on został wywołany w sądzie, ja to wszystko w dokumentacji dokładnie przedstawiłem. Generał Rudenko oświadczył: nam nic o takim dokumencie nie wiadomo. Zaprzeczamy więc w ogóle jego istnieniu, a także istnieniu tych tajnych ustaleń. Ten dokument po pewnym czasie i tak został dopuszczony przez sąd jako exhibit. To taki techniczny termin sądowy oznaczający dowód rzeczowy. Po tym wydarzeniu, w czasie przerwy na naradę, w przedsionku sali sądowej podszedł do mnie młody człowiek, lat około 30-35. Siadł obok mnie na ławce i powiedział dosłownie, co następuje. Panie mecenasie, śledzimy, nie mówiąc, kto to są my, śledzimy z wielkim zainteresowaniem pańską próbę wprowadzenia do procesu jako środka dowodowego tajnego protokołu dodatkowego niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku. Wydaje mi się, że mogę panu w tym przedsięwzięciu pomóc. I dał mi kopertę, większą kopertę listową, która nie była zaklejona, w środku której były dwa dokumenty napisane na maszynie. Obejrzałem pierwszy dokument i wtedy natychmiast dostrzegłem, że jest to tekst tajnego protokołu dodatkowego do owego niemiecko-rosyjskiego układu o nieagresji z 23 sierpnia 1939. I gdy to przeczytałem, chciałem zacząć z nim rozmowę, jak on do tego dotarł i tak dalej. Nagle stwierdziłem, że ten mężczyzna w międzyczasie zniknął. Opinia publiczna na Zachodzie poznała tekst tajnego protokołu u schyłku lat 40. Związek Radziecki potwierdził ich autentyczność w lipcu 1989 roku. ...22 sierpnia zostały przerwane francusko-angielsko-radzieckie rozmowy wojskowe. Marszałek Woroszyłow w wywiadzie wydrukowanym 27 sierpnia wyjaśnia: wobec poważnej różnicy zdań pertraktacje zostały przerwane, a wojskowe misje odjechały z powrotem do domu. Sowiecka misja wojskowa uważała, że Związek Radziecki może okazać pomoc Anglii, Francji i Polsce jedynie przy zasadzie przemarszu wojsk sowieckich przez terytorium Polski. Czy jest zgodna z prawdą wiadomość obserwatora dyplomatycznego dziennika Daily Herald o tym, że sowiecka misja wojskowa miała oświadczyć, że w razie wybuchu wojny Związek Radziecki jest gotowy okupować północno-wschodnią oraz południowo-wschodnią część Polski,
aby móc łatwiej z tych rejonów okazać pomoc Polsce swymi wojskami. Wiadomość ta jest od samego początku do końca ugarstwem. Autora tej informacji należy nazwać kłamcą, zaś dziennik, który podaje doniesienia takiego obserwatora dyplomatycznego, pismem oszczerczym. Entuzjastyczne artykuły w gazetach niemieckich po podpisaniu paktu o nieagresji. Fragment niemieckiej kroniki filmowej. Mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Halifax. You will have read the report about the agreement reached between Russia and Germany. Podpisano 23 sierpnia w Moskwie układ o nieagresji między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Wzbudził wielkie zdziwienie wśród państw europejskich. Ale wyznając zasadę, że każdy naród może układać sobie życie jak chce. Tak, tak, panie Halifax. Serdecznie dziękujemy, że zezwala pan, by naród niemiecki sam układał sobie życie. I wielki naród niemiecki pokaże światu, jak się to robi. Taki był komentarz lektora kroniki niemieckiej. Nie ustaje kłamliwa antypolska propaganda. Niemieckie gazety oskarżają Polskę o koncentrowanie wojsk na granicy w momencie, gdy uzbrojony po zęby Wehrmacht czeka tylko na rozkaz ataku na polską ziemię. Od kwietniowej wizyty Becka w Londynie trwały negocjacje co do brzmienia traktatu polsko-angielskiego. Był on gotowy do podpisania 22 sierpnia. Minister spraw zagranicznych Halifax i ambasador Polski w Londynie Raczyński podpisali ten dokument dopiero 25 sierpnia wieczorem. Ośmiopunktowy układ o wzajemnej pomocy między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem stanowił, iż Wielka Brytania zobowiązuje się udzielić bezzwłocznie wszelkiej pomocy i poparcia Polsce na wypadek agresji z zewnątrz. Dołączony do układu tajny protokół precyzuje, iż za potencjalnego agresora należy uważać Niemcy. W przypadku agresji z innej strony umawiające się państwa podejmą konsultacje co do sposobu reagowania. Po 17 września Anglicy nawet nie udawali, że chcą cokolwiek z nami konsultować. Właściwie żaden z punktów układu nie został wypełniony przez Wielką Brytanię do końca. Bezzwłoczna pomoc nie nadeszła do końca walk wrześniowych. 25 sierpnia wpłynął do portu w Gdańsku pancernik szkolny Schleswig-Holstein, mający ukrytych żołnierzy i kadetów. Do akcji przeciw Polsce miał wystąpić następnego dnia rano. Lecz 25 wieczorem w ostatniej chwili Hitler odwołał rozkaz ataku. Prezydent Roosevelt nawołuje Hitlera do podjęcia negocjacji pokojowych z Polską. Ale Hitler zajęty jest próbą odseparowania Anglii. Prasa hitlerowska kłamliwie oskarża Polskę o prześladowanie mniejszości niemieckiej. Zmaga się histeryczna kampania propagandowa. Wojna jednak nie wybucha 26 sierpnia. Plany Hitlera pokrzyżowały dwie niepomyślne wiadomości. Z Rzymu o braku gotowości wojsk Mussoliniego do prowadzenia wojny i z Londynu o podpisaniu angielsko-polskiego paktu sojuszniczego. 26 sierpnia Hitler swoim listem do Daladiera próbuje zneutralizować Francję. Jednak odpowiedź francuska potwierdza zobowiązania wobec Polski. Los pokoju spoczywa tylko w rękach Niemiec. Francuska służba bezpieczeństwa zamyka redakcję komunistycznych pism L'Humanité i Sessoir. Komuniści na zachodzie na polecenie z Moskwy usiłują rozpowszechniać hasło Nie będziemy umierać za Gdańsk. Trwa gorączkowa działalność dyplomatyczna. Ambasador brytyjski Henderson kursuje między Berlinem a Londynem. Hitler roztacza przed Brytyjczykami wizję wszechstronnej współpracy. Jego żądania zmierzają do izolacji Polski, a zwłaszcza do rozerwania sojuszu polsko-brytyjskiego. Downing Street nie ma nic przeciwko ociepleniu klimatu w stosunkach angielsko-niemieckich. Opowiada się jednak za utrzymaniem sojuszu z Polską. W Londynie utrzymuje się ciągle nadzieja na pokojowe zażegnanie konfliktu polsko-niemieckiego. 28 ambasador Noel do centrali. Beck gotów do bezpośrednich rozmów z Niemcami. Dwuznaczna gra, w tym uparte dążenie Chamberlaina do negocjacji kosztem polskich ustępstw terytorialnych, wynika z nieprzygotowania Anglii do wojny. Sztab angielski nie poczynił nawet najmniejszych planów współdziałania ze sztabem Wojska Polskiego. O niemieckiej propozycji przybycia do Berlina specjalnego wysłannika polski rząd zostaje powiadomiony z co najmniej 24-godzinnym opóźnieniem. Interwencja ambasadorów Anglii i Francji sprawia, że dopiero 30 sierpnia zostają rozplakatowane ogłoszenia mobilizacyjne.
Opóźnienie to kosztowało 10 zmobilizowanych dywizji. Ludność cywilna ze spokojem przyjmuje zarządzenia administracyjne. Głęboko wierzy w siłę polskiej armii, a także w to, że w obliczu wroga możemy liczyć na pomoc przyjaciół Anglii i Francji. Hitlerowska propaganda znowu wykorzystuje motyw gnębionej mniejszości niemieckiej jako alibi dla planowanej agresji przeciw Polsce. 31 Schulenburg depeszuje do Ribbentropa. Grupa 5 oficerów radzieckich z generałem Purkajewem udaje się w misji specjalnej via Sztokholm do Berlina. Na posiedzeniu Izby Gmin premier Chamberlain potwierdza gwarancję dla Polski i zapowiada twardą postawę wobec żądań Hitlera. Po naradzie z Hendersonem ambasador Lipski jedzie do Ribbentropa, który go nie przyjmuje. Weizsäcker pyta o specjalne upoważnienia rządu polskiego. Odpowiedź negatywna kończy jakąkolwiek możliwość dyskusji. Józef Lipski opuszcza Auswärtige Amt w poczuciu bezradności i klęski. 31 poranne gazety Rzeszy informują o rozpoczęciu mobilizacji, de facto trwającej od 23 sierpnia. O godzinie 12.40 Hitler wydaje rozkaz wykonania operacji Fallweiss, ataku na Polskę. Od 9 wieczorem Radio Berlin cytuje 16-punktowy dokument żądań niemieckich jako odrzucony przez Polskę. Kolejny demagogiczny chwyt Hitlera. Polska nigdy nie otrzymała oficjalnie tego dokumentu, tak więc nie mogła go odrzucić. Kończy się epoka pokoju wersalskiego. Thank you.